Więc podczas wielkiego losowania wygrałem sobie fantastycznego Aventadora w wersji Forza. On jest jakiś ulepszony i ma boosta do punktów. I patrzcie, mam Aventadora zwykłego i mam Aventadora w wersji Forza, ale on już jest zrobiony w klasie S2, on jest na maksa porobiony. I już właściwie chyba nic nie będzie trzeba z nim robić. 1863 HP ma to Lambo. Zobaczcie, ono nie jest w ogóle w żaden sposób poszerzone. Nie ma żadnego bodykitu. Lambo w wersji Forza. Chyba ma założone opony dragowe. Tak to wygląda. Ale nie jestem pewny. Dawaj go na drift. Maxior, chodzi ci o tego Forda śmiesznego. Słuchajcie, to jest na pewno Lambo dragowe. Już widzę po oponach. To jest na dragi. Siema Grzecho. Jak tam na rowerkach było? Tak, to jest Lambo dragowe. Na zakrętach nie ma przyczepności. No bo mamy te opony takie, nie? Co to było? To nie ja! A, kurde! To donate! Ja myślałem, że jakiś klakson. Siema Lucek, Future, dziękuję za donate. What the fuck? To jest dokładnie taka sama syrena, jak jest w Forzie. I myślałem, że ktoś za mną jedzie. Jakaś syrena, nie? What the fuck? Kurde, IQ poziom 1000. Tak, to jest Forza Hot Pursuit. Jedziemy teraz zobaczyć V-Max z tego Lambosa. Dziękuję za donate. Przyjmij live. Prosiłem, żebyś zrobił Honda Civic. I nie zrobiłeś. Oj stary, na ostatnim live robiłem tego Goliata i chciałem jak najszybciej zrobić, wiesz, Goliata ogarnąć. Ja wiem, że ja też jestem ciekawy tego V-Teka, jak brzmi. No ale to sobie przetestujemy, spokojnie. Wow, wow, wow! Co, my już 400 jedziemy? Kiedy? Ja tutaj się zagadałem, staram się zrozumieć donate, a tutaj już 420 na godzinę i to tak lekko. Jedziemy zobaczyć na dragu tego Lambosa, chociaż to jest jakiś kozok. Jo, piernicze. O ile on punktów tutaj zdobywa, bo on ma tego boosta, nie? Do czegoś tam. Wow. Do punktów prędkości czy coś. Jest spierdzielony szybki. A jeszcze możemy sobie w perkach coś tam poulepszać. Kurde! Zobaczcie, ile tych punktów się tu zdobywa. Pierniczony. I to tak lekko do 400 się rozpędza. Chodźmy na tego draga zobaczyć. Lucek, z Wispinów zarobiłeś 3 131 000 kredytów. Dzięki, że to obliczyłeś, Robert. To jest bardzo dużo. 3 miliony samych Wispinów, ale tych Wispinów było bardzo dużo, bo było ponad 140. Dobra, zobaczymy, ile maksymalnie osiągnę tym Lambosem. Mamy opony dragowe w nim, więc powinien polecieć grubo. Siódemka przy 400 się wbija. ...436 było. Także... Ile tych w ogóle punktów skilla leci, patrzcie. Bardzo dużo. Ja pierniczę. Zobaczcie, ile on tutaj tych skillów zdobywa. To jest mega dużo. Tak wygląda w środku ten Lambos. To jest wersja Forza. Tylko ja sobie wyznaczę trasę do tego zamku. To jest to. Za 10 milionów. Mówicie, że jest lepszy ten zamek, nie? Kup Bugatti Chirona. No właśnie, jak kupię zamek, to nie będziemy stać na Bugattiego. Tak, bo dostaniesz samochód za 10 milionów od tego zamku. Uhuhu! Fajnie by było go sprzedać. Chyba, że będzie bardzo szybki, no to wtedy go nie sprzedamy. Zamek kosztuje 15 milionów. No właśnie nie, bo są dwa zamki. Jeden kosztuje 15, drugi kosztuje 10 milionów. Więc za 10 milionów mogę sobie kupić. Zamek daje auto do
odkrycia. No, właśnie tutaj ludzie już pisali, więc myślę, że fajnie. Dobra, jedźmy sobie prosto do zamku i sprawdźmy. Ojej, muzyka mi się znowu włączyła, a nie mogę tej muzyki słuchać. Nic nie kupuj zamku, bo dużo sprzątania. No tak, tutaj jeszcze mewy srają, bo to blisko jakiegoś morza czy oceanu. Skąd masz 11 milionów? Znienacka, ziom. 10 super spinów! To jest bardzo dużo, kupujemy! Myślę, że... Kurde, 10 super spinów to możemy coś tam fajnego powygrywać. Bierzemy! 10 milionów kredytów! Jo! Co za hajsy! Weź to zarób sobie w wyścigach czy coś. Jeden, chociaż powiem wam, że nie jest jakoś tak trudno, tylko na multiku trzeba grać. Dobra, to będzie moja domyślna chata. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Jak będziemy sobie patrzeć na samochód, to będziemy mieli taki zameczek. Cyk, cyk. Także mamy naprawdę ekskluzywną hawirę teraz. Tutaj jakieś armaty. Zobaczcie, tu mamy zameczka. Armaty, jakieś ten fajne stanowisko do naprawiania samochodu. Przy okazji możemy go troszeczkę przerobić. I pójdziemy teraz odkrywać te wheelspiny. To auto naprawia się 12 godzin, więc chwilę poczekasz. A, to auto. No a tam wiesz, nie będę musiał od razu w nim grać z tym autem zamkowym, tak? Fajne rzeczy sobie porobimy. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest porobione. Ten samochód jest już na maksa chyba zrobiony. 1800 koni mechanicznych, z tego co mi ktoś pisał tutaj na czacie, to on ma. Bardzo dużo, ale ja jakoś widzę tego Lambosa bardziej na ten. Na wyścigi niż na dragi. Ja już mam jednego Aventadora i... No nie wiem, tak mi się wydaje bardziej fajny na te wyścigi. Nie? Tak zrobimy go chyba. Ej, zobaczcie, on ma standardowy silnik. I tak, i niech tak zostanie, tylko on jest jakoś tam dodatkowo ulepszony. Tu możemy sobie oczywiście też dodać jeszcze to. Siema, Szymon. Dziękuję za donatek. Szymon Wojtkiewicz. Wojtkiewicz, tak. Z tyłu możemy mieć jeszcze spoiler, o ile ten jeszcze tak w miarę pasuje. Tak, ten już jest totalną lipą, ale nie będziemy takich rzeczy instalować, to jest Aventador. Dobra, mówicie, żeby pozwiedzać ten zamek. Do niego można sobie wjechać, nawet jeśli go nie kupicie, więc... O Boże, co to było? Zrób wariata na offroad. Spokojnie, dziękuję Szymon za donatik. Tutaj możemy sobie pozwiedzać, ale no... What the fuck? Co ten gościu tu robi? Co ten gościu tu robi? Czekajcie, ja muszę drona odpalić. Czy on gada do ściany? Zaraz zobaczymy. Dajcie mi drona. Dziękuję. Znowu Szymon, Boże, co ty Szymon tak... Dobra, tu jest jakiś gościu i on chyba został dodany tutaj tak losowo. I gada do ściany, zdaje się. Znaczy nie rusza ustami, ale wiecie, o co chodzi. To jest taka postać dodana losowo do tej gry. I on sobie stoi w tym miejscu i tak jakby... Jakby co? Jakby miała tam być jeszcze jedna postać i stać naprzeciwko niego i... What the fuck? No dobra, taka trochę niedoróbka w Fordzie. Znaleźliśmy kolejną. Okej, okay. To jest mój zamek za 10 milionów. I w zasadzie, poza tym, że mamy 10 nowych wheelspinów, które zaraz otworzymy i nowy samochód do znalezienia, który kosztuje 10 milionów, no w zasadzie zostają same takie murki, nie? I nic nadzwyczajnego z tego nie mamy. No co my możemy, że stoi? No tak jak ktoś napisał tu na czacie, będzie dużo czyszczenia, przecież tu ciągle mewy latają i inne gówna. Dobra. Jestem na streamie po raz pierwszy. No właśnie dużo osób mi pisze później, gdzie ja mam te streamy? Ja mówię, że cały czas mówię, ja mam streamy na YouTubie i nigdzie więcej. No. Kiedyś miałem na Twitchu i może parę osób jakby teraz nie ogarnie. Dobra, zanim zaczniemy szukać tego samochodu, otwórzmy te wheelspiny, żeby mieć już to z głowy. 10 wheelspinów, 10 super wheelspinów. To jest naprawdę dużo. Ej, wiecie co? Jest bardzo dużo osób na streamie, ja aż zrobię zdjęcie. 180 tysięcy kredytów. Zobaczcie, jest po prostu rzeźnia. Nigdy nie miałem tyle widzów na streamie, o co chodzi? Otwieram Instagrama, żeby zrobić to, nie? What?
I teraz wszyscy powychodzą. Nie, nie wychodźcie jeszcze, zostawcie, stańcie tylko na zdjęcie. Ja już rzucę to na Instagrama, bo jestem w szoku. Już się zaszokowałem na Instagramie. Dodałem na Insta Story z tą liczbę, bo to jest naprawdę jakoś bardzo dużo. O kurde. Dziękuję wam bardzo, że tyle, że wbiliście, że się, no nie wiem, to jest dla mnie bardzo miłe, że tyle jest osób, ale aż dziwnie się czuję, że tyle osób na mnie patrzy. Przecież to jest więcej niż w jakimś małym miasteczku, no. Jest nie do pomyślenia. Jakiś Lotus, zobaczcie, jakiś karawan nam się odblokował. Ja tych samochodów mam już tak tutaj dużo, że to szołk. Okej. Okay. Rally Fighter! Nieźle. Local Motors. Dawaj Fiata. Lambo na drift, oszalałeś. O, jakiś zegarek żeśmy blokowali. Smartwatch. Rub drift. Dziadkowóz na Lowrider? Olimpijski? Jaki dziadkowóz? Wow! Co to mi się odblokowało? Chevrolet? To jest Chevrolet? Co to jest? Jakiś Dragster? What? I tu też mamy jakąś wersję Fordza. Ja patrzę na dole i patrzę tu, what the fuck? Co to się wylosowało? Super. Ogarniemy go sobie też. Jo, pierdziele. Mamy Hennessy i Venom. Kurde, zajebiście. Kolejny drogi samochód. Jo, pierdziele. Oh shit, ale się polosowało dzisiaj. Lecimy dalej, zobaczymy co będzie. No, było 400 tysięcy. No tu jakieś dziadostwo wpadło. Wow, co to nam się podropiło. No już jest dobrze, teraz nawet jak nic się nie polosuje, to i tak będę zadowolony. Kurde. Jeden samochód w wersji Forza i drugi samochód... Wow, trzeci samochód dzisiaj w wersji Forza. Renault Clio. A czy to nie jest jakiś te... Czekaj, a czy my tej Cliowy czasami nie robiliśmy ostatnio? Dzisiaj wleciał chyba odcinek z nią. What? Oh shit. Renault Clio Horizon Edition. I co, warto było jeździć tego Goliata, nie? 3000 razy 800 godzin. Dobra. Ale teraz czeka nas kolejna sprawa, czyli szukanie zaginionego auta, i to już nie będzie takie proste, bo on może być schowany, kurde, wszędzie, jest ciemno w dodatku. Musimy go znaleźć jakoś. No już mam tego Lambosa, to przy nim zostańmy. I to chyba... Wow, to nie to. Nie, czekaj. Co? To nie on. Tutaj jest schowany jakiś inny. Tutaj mamy do znalezienia ten, który trzeba znaleźć. Jedźmy po niego. Tamtego sobie znajdziemy później. 3269 widzów, zaraz będzie 4000. No ja w ogóle nie wiem, co się dzieje na tym streamie. Kurde, czy to nie jest pato stream? Co wy tu ludzie robicie? Ja nie piję tu żadnej wódki ani nie przeklinam. Dajcie spokój. Ej, jest ciemno jak w dupie. Nie wiem, czy znajdę ten samochód. Tego Forda z Wheelspin. Aha, o tego ci chodzi, olimpijski, no spoko. Do niego to jeszcze dojdziemy kiedyś tam. Spokojnie. Z niego jeszcze się zrobi ten towarzysza armatniego. Jak mam znaleźć teraz ten samochód? Otwaraj go. Ej, no coś się stało z moim kanałem ostatnio, bo coś bardzo dużo jakby ruchu się na nim zrobiło, nie wiem skąd. Nigdy naprawdę nie miałem takiego ruchu na moim kanale i to nie jest tylko kwestia jakby samej premiery gry, ale czegoś jeszcze, myślę, że jakichś tam algorytmów. Nie wiem, co się stało, naprawdę. No dobra, ale szukajmy tego zaginionego garażu, bo ja się tak podnieciłem tutaj i polosowałem dużo rzeczy i w ogóle. No nie, ja robię następne zdjęcie, zaraz pobijemy kolejny rekord widzę. Nie mogę jakby ogarnąć tego, ile was tu jest. Są jakieś hangary, nigdy tu nie byłem. A nie, jakie tam hangary, tu Farming Simulator jest. Chodź łapki. Poczekaj na dzień.
Wiesz co, możemy teraz tutaj tak w miarę przeczesać i tam gdzie jest powiedzmy więcej lasku. O, zaraz będzie zresztą dzień, także easy. Idzie sprzedać auto, jak tak, to jak? Na aukcjach można sprzedać furę. Musi jakiś inny gracz od ciebie kupić. Ale przeważnie kupują. Dawaj jakiś patos streamek w parku. Dobry ruch dla kanału Ludzka. Dziękuję bardzo za najcik. No właśnie, trzeba jakiś patos streama odpalić. Tylko, że ja alkoholu nie piję. Ani tam nie dzwonię do jakichś małych dziewczynek. Także ja nie wiem, czy się nadaje na pato streamera. Po prawej. I standardowo wszyscy piszą po prawej albo po lewej. What the fuck, weź znajdź. Oj. I znajdziemy tą furę. Ja nie wiem, jaka to będzie fura, ale jak ją znajdziemy, to myślę, że można ją wystawić na aukcji. Albo jak będzie jakaś super dobra, to ją po prostu sprzedać. Tu jest dużo lasu. O, patrz, jest. Tak, bo ja tu kiedyś byłem, pamiętam. To jest ta strefa, o której wam mówiłem, żebyście pamiętali. Bo tutaj w tym miejscu jest ukryty garaż. Wow! Czy to jest Ford GT40? Wow, to jest fajna fura, na pewno jej nie sprzedam. Mi się strasznie podoba. Oh shit! Wow! Ford GT! Zajebiście! Superaśnie! Ej, dobra, wiecie co, bo jeszcze jest jedna rzecz. Mamy tego Super Lambosa, mamy chyba kolejny wheel spin, ale to będzie zwykły, tutaj raczej nic nie dropnie ciekawego. To nie ta fura z zamku? Tamta druga fura była za zamek, tak? Nalej wody do butelki od wódki i rób pato streama. What the fuck? Ej, dobra. To tamta fura, to jeszcze sobie znajdziemy tą drugą furkę, która jest tutaj. Już tam nie będę jechał tym Aventadorem, bo tam przecież... To nie to auto, to auto było od czego w takim razie tutaj? To jest auto za wiosenny, aha, dobra. To jest auto za wiosenny sezon, kapuję. No dobra, to tutaj będzie auto z zamku w takim razie. Tu mamy jakiś garaż. Co się dzieje? Ja po prostu nie wiem, co się dzieje. Ale Ford GT40 zajebisty. I on też jest bardzo drogi. Chyba też 10 milionów kosztuje, jak nic. Z tym, że na pewno dużo go będzie na aukcjach. No ja myślę, że nie opłaca się go wystawiać, nie? Okej, tu mamy, jest, znalazłem go. Dzisiaj szybko idzie to znajdywanie. O, shit! No dobra, ten na pewno pójdzie na sprzedaż. Albo zrobimy go na ten, jakiegoś koksa. Albo zrobimy go na koksa i sprzedamy. Także to jest jakiś tam stary samochód. No okej, okay. Czyli mamy. Jakiś Bentley, tak? Bentley był to. No i gitarka. Wow, Agera. Dawaj pojedynek z nią. Cyk. Ole, ciśnie. O kurde, jaka szybka. Ale wiecie, co ja chcę zrobić? Wy pewnie już wiecie, co ja chcę zrobić z tym Lambosem. Zainstalowałem sobie do niego opony do wyścigowe. Jaka jest ta gra szybka? Przegrałem z nią. Zainstalowałem sobie opony wyścigowe. A wiecie, co to oznacza? Tylko ja muszę tu jakieś inne ustawienia porobić, bo on się strasznie ślizga. Jeśli zainstalowałem sobie takie opony, to najwyraźniej oznacza, że chcę nim przejechać wyścig. A jaki wyścig najlepiej przejechać wyścigowym Lambosem? Goliat! Dokładnie! Skąd wiedzieliście, że będę nim jechał Goliat? Ha, ha, ha! Dokładnie tak!
Będzie spoko, tylko pada deszcz, cholera, no trudno, damy radę. W nocy jechałem tego Goliata, więc w deszcz sobie nie poradzę. Jedziemy, kurde. Jak myślicie, pamiętam coś jeszcze z tego ścigania się nocnego? 15-godzinnego? Nie no, 8-godzinnego. Ale zajebiście pamiętam. No kurde. Nie no, pamiętam, tylko tutaj na początku trzeba powoli po prostu. Ależ ta Agera fajnie brzmi, ta Agera RS. Patrzcie, jak tutaj skillów dużo się nabija w tym Lambosie, bardzo dużo. Ależ on śliski. Ciężko skręca się nim. On nie jest taki jak zwykły Aventador. Oh shit! Zwykły Aventador dużo lepiej trzyma się drogi. Nie wiem, czemu on jest taki jakiś dziwny w prowadzeniu. Ale tak jak na lodzie trochę. No ty! Patrz jak go wywala z zakrętu. Bym musiał jeszcze przejrzeć dokładnie ten tuning. Bo jest... muszę naprawdę ostro nim hamować przed zakrętem. Mimo zainstalowania do niego opon tych normalnych wyścigowych, a nie dragowych. What? Oh shit, ale ciężki jest. No, ten Lambos chyba jest specjalnie pod dragi zrobiony przez twórców, bo on na wyścigi to chyba nie bardzo. Coś z nim jest nie tak. Nie wiem, co z nim jest nie tak, ale jest bardzo, bardzo śliski. Czy ja dojadę tego Goliata? Nie wiem, ale trzeba przyznać, że bardzo fajne nagrody polosowałem, no i kupiłem ten zameczek, który dał mi 10 wheelspinów i z nich też fajnie dropło, także to jest zdecydowanie na plus.